Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmie. Dziś mam dla was absolutny hit. To nie będzie urządzenie, które służy do masowania, do zabiegów i tak dalej w okolicy naszej twarzy. Wręcz przeciwnie, będzie to urządzenie, które posłuży wam do zadbania o wasze ciało. Jeśli jesteście osobami, które trenują, które mają problemy z mięśniami, które mają problemy z kręgosłupem, być może chcecie podziałać na celulit, albo też po prostu chcecie sobie masować wasze ciało w domowym zaciszu, myślę, że to urządzenie powinno was zainteresować. Zanim jednak opowiem wam o tym moim hicie, o tym odkryciu moich ostatnich tygodni, to muszę tutaj nawiązać do pewnej ważnej sprawy. Skąd i dlaczego? Między innymi dlatego, po pierwsze, że ja jako osoba, która ma krzywy kręgosłup, cierpię na bardzo często bóle kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, ale też jako osoba, która bardzo długo siedzi przed komputerem, mam często problemy, jeśli chodzi o mięśnie tutaj w odcinku szyjnym. Też często pojawiają mi się problemy i bóle mięśniowe w okolicy moich łopatek. Już nie wspomnę o tym, że od wielu, wielu lat walczę z celulitem i wiem, że najskuteczniejszym sposobem jest bańka chińska, ale ja totalnie nie lubię tego zabiegu. Jest bolesny, robią mi się siniaki na całym ciele, zwłaszcza tutaj na tej okolicy ud, które masuję, i postanowiłam poszukać czegoś, co będzie dobrym takim, słuchajcie, rozwiązaniem w domowym zaciszu, ale też jakieś mniej więcej 2 miesiące temu mieliśmy taką przykrą sytuację. Otóż Massimo wylądował na ostrym dyżurze z ogromnym bólem w okolicy bioder. Nie mógł się ruszać, bolała go potwornie noga. Oczywiście zrobiliśmy wszystkie badania. No i okazało się, że słuchajcie, fizjoterapia, basen, ćwiczenia i tak dalej, i tak dalej. No i też masaże. I bóle, które będą się u niego pojawiały do końca życia, czyli coś też mniej więcej tak jak u mnie, u osoby, która ma ten krzywy kręgosłup, która cierpi na bóle kręgosłupa w różnych odcinkach. Czasami też zdarza mi się tak, że blokuje mi się kolano, bo jest jakiś tam ucisk, wiadomo, w tym kręgosłupie. Mogłabym wam tutaj wymieniać tych problemów i wymieniać, ale bardzo, ale to bardzo, słuchajcie, cieszę się, że odkryłam coś, co zarówno mi, jak i Massimo pozwoli funkcjonować. Już nie wspomnę o tym, że kiedy zobaczyła to urządzenie moja siostra, która jest profesjonalistą, fizjoterapeutą, rehabilitantem, jak ona to zobaczyła, to mówi: ty, wow, masz to, co my używamy w pracy, co używają fizjoterapeuci. Wiesz, jakie to jest dobre, wiesz, jak to fajnie działa. No i uwaga, uwaga. Dzisiaj pomówimy sobie o tym oto urządzeniu. Jest to Kika marki Fejutek, jeden z najmniejszych i najlżejszych, słuchajcie, urządzeń tego typu dostępny na rynku, a jest to nic innego jak wibracyjny masażer. Markę Fejutek już doskonale znam od prawie 2 lat, ponieważ posiadam jako osoba tutaj nagrywająca na YouTubie taki oto gadżet. Jest to gimbal przenośny, który służy mi właśnie między innymi do nagrywania. Tutaj widzicie, zakładam sobie moją małą przenośną kamerę, kiedy jestem gdzieś poza domem, albo też wykorzystuję do stabilizacji w momencie nagrań jakichś produktów i nie tylko. Taki oto gimbal od Fejutek. Posiadam również drugi gimbal, który już służy mi do, zobaczcie, jest nieco inny, między innymi do stabilizacji, do nagrywania, jeśli chodzi o smartfona. Oba bardzo fajnie sprawdzają się również do nagrywania na przykład live'ów, które robimy sobie ja raz na jakiś czas na moim Instagramie. Także widzicie, ja markę Fejutek już znam. Jestem z niej bardzo zadowolona, ponieważ wiem, że są to produkty świetnej jakości, niesamowicie dobrze zrobione, wytrzymałe, nic mi się kompletnie z tym nie dzieje. Dlatego też cieszy mnie ogromnie, że właśnie marka Fejutek stworzyła coś takiego. Ja wiem, że forma jest dosyć śmieszna i zabawna, może wam się różnie kojarzyć, natomiast nic, słuchajcie, absolutnie nie zmieni mojego podejścia, jeśli chodzi o to urządzenie, bo ono zmieniło z kolei
można by było powiedzieć, całe nasze życie, moje i Maxa, i służy nam wspaniale. Co to takiego jest Kika? Moi drodzy, tak jak powiedziałam, jest to przenośny, wibracyjny masażer. Jeden z najlżejszych i można by było powiedzieć też najmniejszych urządzeń tego typu dostępnych na rynku. Ma ergonomiczną konstrukcję, bardzo fajnie trzyma się go w dłoni i też dzięki niemu można fajnie masować różne miejsca na naszym ciele. Mamy tutaj cztery tryby pracy, cztery wymienne końcówki. Co jest jeszcze bardzo ciekawe, to urządzenie jest banalne w obsłudze. Jednym przyciskiem, słuchajcie, możemy zrobić przy nim wszystko. I też bardzo podoba mi się to, że jest to urządzenie intuicyjne, czyli takie, gdzie w momencie, gdy mamy na przykład zbyt mocny nacisk, no wiadomo, nie jesteśmy profesjonalistami, jesteśmy amatorami, używamy tego sami dla siebie. W momencie, kiedy ten ucisk jest zbyt mocny, po prostu urządzenie się blokuje. Kiedy to urządzenie przychodzi do Was do domu, otrzymujecie je w takim oto właśnie kartoniku, który jest jeszcze dodatkowo zabezpieczony folią. W tym kartoniku znajduje się woreczek. Woreczek wykonany z aksamitu, bardzo fajnej jakości, bardzo dobrej jakości, w którym możecie przechowywać urządzenie, ewentualnie, tak jak powiedziałam wcześniej, jest ono urządzeniem przenośnym, więc możecie ze sobą zabrać gdzieś na wakacje, do biura, na siłownię, gdzieś gdzie wychodzicie i jest Wam ono potrzebne, na przykład do zastosowania przed jakimś treningiem albo też bezpośrednio po treningu. Także świetne rozwiązanie. Dodatkowo mamy tutaj kabel USB, który jest też ładowarką do naszego urządzenia, no i cztery wymienne końcówki. Jeśli chodzi o taką specyfikację urządzenia, to pamiętajcie o tym, że materiał, z którego jest wykonany właśnie masażer Kika, jest to dobrej jakości aluminium. On jest też taki matowy, przez co też nie ślizga nam się w dłoni i tak jak wspomniałam wcześniej, jest bardzo fajnie dopasowany nawet do małych dłoni. No ja posiadam małe dłonie i mi się go trzyma idealnie, słuchajcie, naprawdę jest pod tym względem bardzo, ale to dobrze przemyślane. Kolejna ważna sprawa, mamy tutaj częstotliwość działania od 1700 obrotów na minutę, nawet do 3800 obrotów na minutę. Urządzenie waży około 500 gram, a dokładnie 495 gramów. Czas pracy na jednym ładowaniu jest to od 7 do 11 godzin, czyli zobaczcie, naprawdę bardzo, ale to bardzo długo. No i te cztery głowice, mamy tutaj głowicę kolistą, stożkową, płaską oraz w kształcie litery U i każda z tych głowic służy nam do masowania innych części ciała lub też innego, nieco innego masażu. Zacznijmy może od tej głowicy kolistej, czyli wyglądającej jak taka fajna, ciekawa bombeczka. Jest to głowica, która rozluźnia tkanki miękkie i wrażliwe mięśnie. Służy ona do pracy na udach, łydkach, plecach, ramionach czy biodrach. Kolejna głowica, czyli głowica płaska, służy do masowania mniejszych grup mięśniowych, czyli mięśni grzbietu, łopatek, ale również na takich powierzchniach jak nasze uda czy pośladki, kiedy chcemy podziałać na celulit. Przy tym jeszcze za chwilę się zatrzymamy. Następna głowica jest to głowica stożkowa i ona już działa na głębiej położone tkanki. Ma tutaj dużo mocniejsze działanie na duże mięśnie, takie jak uda i łydki i służy troszeczkę do takiej, można by powiedzieć, akupresury. I ostatnia głowica w kształcie litery U jest to głowica, którą działamy na ścięgna, zwłaszcza w okolicy Achillesa oraz robimy nią masaż prostowników grzbietu. Słuchajcie, nic trudnego, można się tego nauczyć, można sobie zapamiętać, ale jeśli zapomnicie, do czego dana głowica nam służy, to nic prostszego. Wystarczy, że wejdziecie na stronę Kika i pobierzecie sobie instrukcję. Instrukcję obsługi tego urządzenia. Uwierzcie mi, jest ona banalnie prosta. Kolejna ważna sprawa, czyli te cztery poziomy, o których Wam wspomniałam. Mamy poziom numer 1, który działa na pobudzenie mięśni i o tutaj mamy częstotliwość działania od 1700
obrotów na minutę. Poziom drugi, działamy na powierzchnię relaksującą, działanie takie relaksujące od 2400 obrotów na minutę. Trzeci poziom, czyli mamy już głęboki masaż od 3100 obrotów na minutę i ostatni tryb, czyli czwarty, mamy już profesjonalny masaż 3800 obrotów na minutę. Ale to, że mamy tak wysoką częstotliwość działania tego masażu, wcale nie oznacza, że ten masaż jest bolesny, bo słuchajcie, on jest tak niesamowicie przyjemny. Oczywiście im większa częstotliwość działania, tym mamy zupełnie inny tryb, ten poziom intensywności działania takiego masażu i też działamy konkretnie na dane mięśnie. Ale zaraz jeszcze do tego wrócimy. Zapytacie mnie, dla kogo jest ten masażer? Bo już wspomniałam Wam o tym, że okej, kręgosłup, celulit, ale tak naprawdę na co możemy jeszcze wykorzystać masażer Kika? No i uwaga, możemy wspierać działanie przed i potreningowe. Aktywujemy i pobudzamy mięśnie, podnosimy temperaturę tkanek, przyspieszamy regenerację potreningową, poprawiamy ukrwienie skóry i mięśni, ujędrniamy nasze ciało, działamy na celulit, redukujemy obwód ud, pobudzamy produkcję kolagenu, przyspieszamy wchłanianie krwiaków i siniaków. Możemy działać masażerem praktycznie u każdego. Są oczywiście pewne przeciwwskazania, o których zaraz Wam powiem, ale zobaczcie, ten masażer, dzięki temu, że mamy wymienne różne głowice i różne tryby częstotliwości działania właśnie Kika, możemy stosować w przypadku różnych dolegliwości, ale też w przypadku różnego działania. Jeśli chcemy, słuchajcie, jeśli na przykład chcemy, żeby kosmetyki, które stosujemy na nasze ciało, na przykład kosmetyki antycelulitowe, działały efektywniej, żebyśmy widziały, że coś tam się dzieje, to wtedy warto wykonać sobie przed nałożeniem takiego kosmetyku masaż, który rozgrzeje nam tkanki i dzięki temu wchłanialność tych kosmetyków, tych substancji aktywnych będzie jeszcze lepsza i tak jak mówię, ich efektywność bardziej widoczna. Czyli mamy tutaj coś naprawdę bardzo ciekawego. Oczywiście działając odpowiednią końcówką działamy też na celulit. Możemy przepychać limfę, możemy działać na nasze łydki na przykład, które są bardzo mocno obciążone, czasami opuchnięte. Wiadomo, kobiety w ciąży nie powinny używać tego typu masażera, ale teraz, no właśnie, zatrzymamy się na chwilę przy tych przeciwwskazaniach, komu wolno, komu nie wolno stosować i dlaczego właśnie masażera Kika. I uwaga, producent informuje nas o tym, że masażera Kika nie możemy stosować w przypadku infekcji, gorączki czy chorób nowotworowych. No wiadomo, musimy być zdrowi, żeby coś też czymś takim działać, ale tak, słuchajcie, jest w przypadku większości urządzeń typu domowego, również zabiegów salonowych czy zabiegów rehabilitacyjnych. Kolejne przeciwwskazanie to zakrzepica, nadciśnienie, krwotoki i miażdżyca. Powiedziałam Wam o tym, że możemy działać na siniaki. Możemy wykonywać ten masaż w przypadku, kiedy mamy wenektazję, lekko pękające naczynka na naszych nogach. Ale oczywiście żylaki, zakrzepica to już jest przeciwwskazanie. Następne przeciwwskazanie to ciąża, metalowe zespojenia kości, świeże rany, tętniaki czy na przykład kamica nerkowa. Nie możemy stosować tego urządzenia w okolicy nerek, kiedy właśnie mamy problem z kamicą nerkową. Żylaki to już Wam powiedziałam, owrzodzenia, ale również epilepsja. Bardzo ważna jest jeszcze sprawa tego, jak stosujemy to urządzenie i gdzie nie możemy go stosować. I tutaj producent zwraca nam uwagę na to, że urządzenia nie należy stosować w okolicy mięśni twarzy. Czyli jest to urządzenie do stosowania na ciało. Ale nie możemy też stosować tego urządzenia w odcinku szyjnym po kręgosłupie. Nie możemy nim jeździć po kręgosłupie bezpośrednio na jego linii, na kościach śródstopia, kościach piszczelowych oraz rzepkach. I jeśli chodzi o sam masaż, to nie ma jakichś przeciwwskazań, że musimy go wykonywać, nie wiem, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Możemy z niego korzystać tak często, kiedy mamy tę potrzebę, kiedy coś się dzieje, kiedy mamy jakieś bóle, ewentualnie kiedy czujemy, że mięśnie są jakieś mocno napięte, albo idziemy, wybieramy się na trening, czy chcemy działać antycelulitowo, możemy
tak często stosować urządzenie, jak tego potrzebujemy. Jest natomiast pewne ograniczenie. Stosujemy urządzenie na jednym obszarze zabiegowym maksymalnie do 5 minut. Moi drodzy, za co ja tak naprawdę pokochałam urządzenie Kika i ten wspaniały masażer? Po pierwsze, za działanie antycelulitowe. Dobrze usłyszeliście. Odstawiłam bańkę. W ogóle nie ma mowy już o jakiejkolwiek bańce chińskiej. Ból, te śniaki, zaczerwienienia, po prostu nie. To jest lepsze. Ja nie korzystam z tej okrągłej końcówki, tylko na początek zaczynam masaż od tej płaskiej głowicy, która jest specjalnie przystosowana do wykonywania działania takiego antycelulitowego. No i zobaczcie sobie teraz, jak ja mniej więcej działam w okolicy uda taką oto końcówką na celulit. Masuję sobie zawsze w kierunku od dołu do góry. Taki masaż jest bezbolesny, przyjemny, naprawdę czujecie, że rozluźnia Wam mięśnie, fajnie masuje tą tkankę. Nastawiam tryb, który mnie interesuje, zaczynam właśnie od tej płaskiej głowicy, a później, co prawda, chyba tego nie powinniśmy robić, natomiast ja już tak sobie przetestowałam, słuchajcie, te wszystkie końcówki, że zauważyłam, że jeszcze fajniej i efektywniej tutaj na udach i na pośladkach, na ten celulit, działa ta końcówka w kształcie litery U, która jest przeznaczona do stosowania w okolicy ścięgien, ale ona jeszcze fajniej masuje na ten celulit, więc zwiększam sobie odrobinę tryb i jadę, słuchajcie, masuję się cała, a po takim masażu jeszcze dodatkowo wsmarowuję moje ciało krem właśnie taki ujędrniający, antycelulitowy. I to jest taka przyjemność, że uwierzcie mi, na każdą stronę uda po 5 minut, a plus jeszcze pośladki, coś wspaniałego. Można sobie też podziałać tutaj właśnie w okolicy ramion. Naprawdę uwierzcie mi, dziewczyny, jeśli macie problem z naczynkami, jeśli macie tę okolicę tutaj wewnętrznych ud taką bolesną, jeśli stosowanie bańki chińskiej sprawia Wam ból, to nie jest drogie urządzenie, ale to jest świetna, świetna inwestycja. Za co jeszcze pokochałam to urządzenie? Właśnie za to, że fantastycznie masuje mi tutaj spięte mięśnie po całym dniu, kiedy siedzę przed komputerem naprawdę wiele, wiele godzin, to później robię sobie masaż, bardzo właśnie przyjemny masaż, rozluźniam te mięśnie. Ostatnio byłam na zabiegu w salonie Yasumi, gdzie wykonywałam sobie masaż całego ciała i nawet pani Ola, która mnie obsługiwała, powiedziała, że mam bardzo, ale to bardzo napięte mięśnie. Kika ostatnio mnie, słuchajcie, ratuje. Poza tym też czasami bolą mnie mięśnie w okolicy lędźwiowej. Rozmasowuję sobie właśnie przy pomocy tego urządzenia te mięśnie. W ogóle przestałam stosować jakiekolwiek proszki przeciwbólowe. Zauważyłam, że Massimo też jest bardzo zadowolony. Sam się masuje, ogląda sobie telewizję, słuchajcie, masuje się. No to jest po prostu coś wspaniałego. I postanowiłam, że przynajmniej na razie nie zamienię tego urządzenia na żadne inne. Jestem w szoku, jak fajnie działa, jak fajnie my kobiety możemy sobie podziałać na nasze ciało, odłożyć te bańki, przestać korzystać z tych olejków, które też gdzieś tam brudzą nasze ciało, martwić się o te siniaki, działać sobie czymś takim, małe, słuchajcie, wrzucicie do szuflady, trzymacie gdzieś w okolicy łóżka, wykonujecie taki masaż, czytacie sobie książkę, nie wiem, oglądacie jakiś film na YouTubie. Słuchajcie, no czego chcieć więcej? Wiem, w dzisiejszym filmie naprawdę tych ochów i achów jest cała masa. Ale powiem Wam, że przez lata wypróbowałam różne urządzenia masujące, jeśli chodzi o mój celulit i też problemy związane z kręgosłupem. I żadne nie dało mi takiej satysfakcji, jaką otrzymałam właśnie przez użycie tego urządzenia Kika. I wcale się nie dziwię, kiedy moja siostra powiedziała, że profesjonaliści, fizjoterapeuci korzystają z tego urządzenia, bo jest naprawdę świetne. I kiedy ona mi to potwierdziła i czytałam również opinie na temat tego urządzenia w internecie i widzę, że ludzie są z niego zadowoleni, sama przetestowałam i widzę, jakie są efekty, no to nie mogłam Wam dzisiaj w tym dzisiejszym filmie, no nie mogłam Wam tego urządzenia polecić, nie polecić i nie powiedzieć, jakie są jego plusy, czy są jakieś minusy. No wiadomo, trzeba zainwestować około
tam powiedzmy 500 zł na to, żeby takie urządzenie posiadać, ale to jest naprawdę dobra inwestycja. A gwarantuję Wam, że jak przetestujecie albo zaczniecie używać na przykład kika zamiast bańki chińskiej na celulit, albo zaczniecie masować sobie okolice, gdzie bolą Was te mięśnie, lub też będziecie działać przed treningiem, jesteście osobami aktywnymi i chcecie jeszcze dodatkowo wspomagać tą Waszą aktywność. Jeśli wypróbujecie kika, powiecie tak, to było to. Rozgadałam się jak zawsze, ale chciałam Wam podziękować za obecność, za to, że oglądaliście film. Pamiętajcie, że linki znajdziecie jak zawsze w opisie do dzisiejszego filmu. Jeśli Was kika zainteresowała, a może słuchajcie, zainteresował Was któryś z moich gimbali, kto wie, może powinnam zrobić dla Was taki oddzielny film na temat różnego rodzaju sprzętów, z których korzystam właśnie do nagrywania i nie tylko. Dobra, dobra. To nie jest film na ten temat, dzisiejszy temat to jest kika, ale jakby coś, to piszcie w komentarzach. Dajcie znać, czy podoba Wam się kika, co myślicie na temat tego urządzenia i czy Was odrobinę zaintrygowałam. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!